Za kilka dni w Sosnowcu rozpocznie się turniej preeliminacyjny w hokeju na lodzie, w którym polska reprezentacja powalczy o przedłużenie szans na awans do Igrzysk Olimpijskich. Pierwszym rywalem będą Estończycy, a później Polacy zmierzą się z Ukrainą i Koreą Południową. Fatima Orlińska. Reprezentacja Polski powalczy w Sosnowcu o udział w Igrzyskach Olimpijskich, które za 2 lata odbędą się we Włoszech. Pierwsze sparingi biało-czerwoni mają już za sobą, a w meczu kontrolnym pokonali drużynę z Korei Południowej 6-0. W polskim zespole nie brakuje kontuzji. Cały czas się męczymy z jakimiś problemami. Mamy jeszcze kilka zapytań. Nie wiadomo, jak ci zawodnicy, o których się opiekują nasi fizjoterapeuci, czy z toho znożia wyjść, czy nie. Jutro będzie ostatnia decyzja. Reprezentacja Polski w pierwszym meczu zmierzy się z Estonią już w najbliższy czwartek. Następnie w piątek zagra przeciwko Ukrainie. Choć trener przyznaje, że każdego przeciwnika traktuje tak samo poważnie, to właśnie zespół zza wschodniej granicy uznaje się dziś za najmocniejszego rywala w walce o Igrzyska Olimpijskie. 3 wygrane potrzebujemy, prawda? I tutaj każdy inny wynik będzie dla nas porażką, mimo że nie jesteśmy może najwyżej w rankingu tutaj. Ale no, czujemy się bardzo dobrze i no, naszym zadaniem jest grać w następnych kwalifikacjach olimpijskich i tam przygotować się przez te mistrzostwa świata i sparingi przed mistrzostwami świata. To będzie kolejne 15 meczy, gdzie może nas przygotować na wyższy level w tych ostatecznej rundzie kwalifikacyjnej na olimpiadę. Ostatni z meczy Polacy rozegrają w niedzielę 11 lutego przeciwko Korei Południowej. Polacy trenują już na nowej tafli w Sosnowcu. To nie tylko duża reklama dla miasta, ale również szansa na powrót hokeja w Sosnowcu do wysokiego poziomu. Jeszcze niedawno, pamiętamy, na starym lodowisku przychodziło po kilkadziesiąt, kilkaset osób na mecze, a dzisiaj jesteśmy, mimo nie takich może wyników, jakie już by wszyscy oczekiwali, ale daliśmy sobie czas 2-3 lat na to, żeby dojść do tej najwyższej klasy i do tej czołówki krajowej, a krok po kroku, żeby te sukcesy osiągać, a dzisiaj już frekwencja na naszym lodowisku jest największa w Polsce. To pokazuje, że zapotrzebowanie na nowe obiekty i na oglądanie, śledzenie zawodów sportowych, gdy komfort jest wysoki, jest ogromne i bardzo się cieszymy, że w Sosnowcu możemy to oferować. Bilety na rozgrywki prekwalifikacyjne do olimpiady są jeszcze dostępne.